Jeden lubi znaczki, jeden brylanty, a ja lubię gołębie. Kiedyś hobby bardzo popularne, dziś już znacznie mniej. Prawdziwych hodowców gołębi nie zostało wielu. W zabrzeńskiej sekcji 3 z Mikulczyc obecnie zrzeszonych jest 28 członków. Dla jednych hodowla jest pasją, dla innych sposobem na życie. Osiągnięcia to chyba przez 10 lat to mistrzostwo okręgu 4300 hodowców okręgu Katowice. W 18 roku mistrz Polski na 43 tysiące, intermistrzostwo to są trzy kraje na 60 tysięcy drugi. W tamtym roku drugi to takie mistrzostwo GMP tradycyjne, to drugi, w C kategorii dystansy drugi. W tym roku nie wiem, no ale z tego co mi wiadomo, mistrz okręgu Katowice, no oprócz olimpijskiego gołębia, co miałem 4-4, może się w życiu uda wychować. No. Pan Piotr gołębie hoduje od ponad 20 lat i jak zapewnia, przestać nie zamierza. Najważniejszy jest dobry materiał, tak jak dobrego zawodnika i dobry trener, a tym trenerem jestem ja. Suplementacja, diety, kreatynki, witaminki, trzeba wiedzieć kiedy co podać. Trenuję, wywożę gołębie też na treningi, mam swoją taką prywatną kabinkę. Jestem strasznie fanatykiem gołębi. No. Sławny zabrzeński hodowca zrzeszony jest w sekcji 3 Mikulczyce, która w tym roku obchodzi jubileusz 75-lecia istnienia. To się zmieniło, warunki gołębi się zmieniły. Kiedyś były przez kolej, trzeba do wagonów tego i tego, gołębki takie wymęczone przyszedł, a teraz się na 500 km kładzie po południu w sobotę, rano już wypuszczany jest. Tak, gołębi na dorosłe loty, tak się to mówi, około 1500 zawsze zgłaszamy na loty. Młode loty, jak są troszkę mniej, po 1100-1200 sztuk. Zabrze ma to szczęście, że to miasto ludzi z pasją, z różnymi pasjami. Jedni oczywiście mają ogromne serce do piłki ręcznej, inni do piłki nożnej, inni do tenisa, a jest grupa, która dla gołębia zrobi wszystko. Choć przez te 75 lat wiele się zmieniło, to jest coś, co nadal pozostaje takie samo. Wielka pasja i zamiłowanie do gołębi. Bardzo nam się współpracuje dobrze, no, bez zastrzeżeń, żeby tak dalej było zdrowie, żeby dopisało i tych członków, żeby przybyło, no bo bez członków nie ma hodowli, nie ma zaangażowania wielkiego. No. Obchody jubileuszu były okazją do uhonorowania prezydent Zabrza dr Małgorzaty Mańki-Szulik tytułem honorowej członkini Mikulczyckiej Sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Cieszę się, że mamy taką grupę, w związku z powyższym identyfikować się z tą grupą naprawdę jest dużą przyjemnością. No, postaram się sprostać wyzwaniu. Mało kto wie, że gołębie posiadają zdolności, o jakich my ludzie możemy tylko pomarzyć. Ptaki te potrafią między innymi zawsze wrócić do domu, znają położenie słońca i gwiazd oraz słyszą infradźwięki, a dodatkowo dobierają się w pary na całe życie. Natura gołębi jest o tyle skomplikowana, że nauka do dziś nie jest w stanie wyjaśnić ich niezwykłych umiejętności.